Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z The Planet Crafter. Lecimy oczywiście z tym tematem. Lecimy z tematem, moi drodzy, mamy dzisiaj masę rzeczy do roboty. Mam nadzieję, że ta terraformacja w końcu nam wskoczy na odpowiedni poziom. Dobra, ostatnio mieliśmy zrobić sobie Wege moduł P3, z tego co pamiętam. Do tego nam była potrzebna woda, dużo wody. Więc sobie tą wodę oczywiście zaczniemy robić. Zaczniemy sobie tą wodę robić. Mamy akurat sporo tego lodu, więc myślę, że to nam dużo problemów nie zrobi. To nam dużo problemów nie zrobi, a woda zawsze się przydaje. Dobra, te trzy bym sobie na razie zostawił. Nie są to aż chyba tak potrzebne. I tak, petrujeczka, krzem, magnez, aluminium. Krzem, magnez, aluminium. Krzemu mamy. Magnezu chyba też mamy bez problemu dużo. To sobie wracamy. Krzem, magnez, aluminium. I jeszcze trochę aluminium i magnezu. No i widzicie, magnezu mieliśmy tyle wtedy. I zaczyna go brakować powoli. Zaczyna nam tego magnezu troszeczkę brakować. Dobra, tu sobie zrobimy te moduły. O, ale one są już na zewnątrz. To dobrze. To bardzo bym powiedział nawet dobrze. To mi nam miejsca nie będą zajmować. Na razie dwie sztuki. I tak, złote nasionko leci z nami, 600. Tu jest pester. W ogóle to sobie możemy już rozmontować. I nulna. Nuln też nam się przyda. Coś zostało tam. I zobaczmy, jak to wygląda. 78. Kurde, blaszka, jestem czaszka. Spoczy, bardzo fajnie. Przyjemnie, nie powiem. Aluminium krzem. Tak, dobrze. Nie, aluminium magnez, przepraszam, nie krzem. To tu jest aluminium i magnez potrzebne. To żelazo nam chyba nie jest teraz potrzebne. Sobie musimy je gdzieś odnieść. I chyba słyszę, że coś znów leci. Wow! Chyba oberwałem dosyć mocno. Nie spodziewałem się tego. Nie spodziewałem się tego. Ale mi zajebało. Ale to jak? Ale to jak? Dramatico. El critico dramatico. Nie ma prądu. Niedobrze. Kurde, jak się rozszalało. Kobalty mi potrzebne i magnezy. A pierdziel, ale się rozszaleli. Sylwestra tak nie walili jak tu. Teraz nie mam przejścia, no nie no. Cudostwo. Nawet nigdzie fragmentem nic, nul. Można zrobić w ten sposób jeszcze, no. Może mi się nawet uda przejść tędy. O, to akurat się teraz rozwaliło, no bez jajec. O, dobra, magnes. Ty mi jesteś potrzebny, ale żelazo też mi jest potrzebne, shit. Dobra, na chwilę wody tu zostawię. Kurde, przestań to napierdzielać. Już? Chyba już. Końcówka, dobra. Amen. Nie strzelajcy, nie strzelajcie. I pyk, zaczęło wszystko dziajać. Wszystko znów dziaja. Pięknie. Przydatnie i powabnie. Zróbmy sobie tego więcej. Ten prąd faktycznie, no tak, 2 na 10 nam już teraz zaczął starczać. O nie, wyjebało się. Nie ma magnezu. Nie ma magnezu. No i faktycznie tego magnezu zaczęło brakować. Krzem też jest potrzebny. Tak. Dobra, zróbmy sobie jeszcze jedno. I będziemy musieli skoczyć po krzem. Bo krzem był niby, kurde. Baran. Labarnus. Dobra. To już mamy. Kobalt i resztę zbieramy. Już to chyba jebnik troszeczkę nam pozostawał. Ale dobra, to nie szkodzi. To nie szkodzi. Tu był tytan. Nie był tytan. Tytan był teraz tu. I żelazo też. Tak właśnie. No właśnie, przydałoby się też zrobić troszeczkę więcej tych szafek. Ja niepotrzebnie schowałem wtedy to żelazo.
Niepotrzebnie schowałem to żelazo. Być może odgrodzimy sobie tutaj takie, wiecie, przejście. Opsa. To może być. Więc tak, żelazo. Na razie tutaj będzie kobalt, tu będzie krzem. To można rozmontować. To można zabrać i też rozmontować, spoko. Krzem tu jest, woda tu jest. W ogóle nam się trochę skórka pokończyła, nie wiem czy widzicie. Trochę nam się tu surowcy pokończyło, żelaza jeszcze mamy trochę, więc spoko. Kremu też trochę mamy. Został iryt. To na razie możemy to zostawić tak jak jest. Pozbierać sobie te pesterki. Pozbierać i to. I tak, chciałbym zrobić sobie oczywiście ten moduł P3. I tu tylko jest tak naprawdę ten magnes i aluminium jest mi potrzebne. Tylko tego aluminium cholera już chyba nie mamy. Ostatnie aluminium, które mieliśmy. Więc zrobimy sobie tylko jeszcze jeden wege moduł P3 i tyle. Hasta la vista, baby. I hasta la vista, baby. I zobaczmy, jak ten pesterek się tutaj ładnie zgrywa. 26, no ładnie. I teraz pewnie ruszyła terraformacja nawet. 2 i 4. 2 i 4. A tutaj to daje 26. No kurwa, no różnica jest. Zresztą zaraz możemy sobie nawet zobaczyć, jak pięknie nam się tutaj atmosfera zrobi. Elegancko. Tlenu jeszcze nie ma, co prawda. Ale i też jest zajebiście. Bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście. Czy coś tutaj stanęło? Nic nie stanęło. Nowy schemat, zaawansowany warsztat. Też o to chodziło. Dzisiaj sobie pójdziemy w tamtą stronę, specjalnie po aluminium. Bo aluminium jest dosyć istotnym surowcem. Więc myślę, że to jest właśnie czas i moment. Dobra. Zrobi się. I mamy to. 80 tysięcy. Następny etap. Zaraz sobie zobaczymy, jaki to będzie następny etap. Tylko, no właśnie, my nie zrobiliśmy tego ekranu postępu. Tego ekranu postępu nie mamy. Mamy terraformowania, ale tylko i wyłącznie to. Chmury. Teraz robią się nam chmury i powiem wam, że te chmury nawet spoko lecą. Te chmurki sobie spoko lecą. To jest w miarę. Następne 27 kW. 7 kW to nie jest dużo niby. To nie jest dużo surowcy. Dobra. Kobalt sobie zostaje tu. Krzem sobie zostaje tu. No musimy gdzieś magnes jeszcze wsadzić. Zostawmy sobie na razie magnes tutaj przy tytanie. Lodu też mamy troszeczkę za dużo. Podgrzewacz P3. Świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie. Mamy już... Nie. Mamy egzoszkielet P1 nadal. Przepraszam. Magnes, aluminium, tytan. Nie mamy aluminium. Nie mamy całkowicie aluminium. I znów nie zrobiłeś tego, Shiro. Potrzebujemy przecież warzywnika. Ale nie mamy aluminium teraz. Kurde. Niedobrze. Powiedziałbym nawet, że bardzo niedobrze. Dobra. Ekwipunek. Już tu widzę, że jest kapsułka tlenowa. Ale dobra, to jedną sobie też zrobimy. Bo myślę, że się może przydać. Może się przydać. Zjemy sobie przy okazji jeszcze jedno. No i też sobie to też weźmiemy bez problemu. Dobra, jedno też weźmiemy tak. Z jedną wodę. Zróbmy. Jeśli nie chce, może się przydać. Może się przydać. Dobra, idziemy dzisiaj na aluminium. Tutaj terraformacja nam się ładnie tworzy. Murki również nam się ładnie tworzą. Jest jako tako progres. Szukamy również złotych skrzynek, bo złote skrzynki naprawdę zbustują nam tlen. To jest, to jest tytan. I dziwny trochę. Tamten tytan, czy tamtą skrzynkę złotą sobie oczywiście już wziąłem, więc tam już nic nie mamy do wzięcia. Bardzo często te złote skrzynki są tak właśnie powciskane, gdzie nie gdzie, więc bardziej musimy szukać w tych terenach skrytych. Tereny skryte nas bardziej interesują. Jest niebieska skrzynka. No właśnie chciałem powiedzieć, że też będę celował w chipy. Bo chipy się bardzo, bardzo przydają. W ogóle to jest biom właśnie aluminium.
jest bardzo fajny biom aluminium. Oczywiście tego aluminium też trochę pozbierajmy. Stricte aluminium sobie zbierajmy. No i właśnie, tu jest kolejny wrak. Reaktor jądrowy po jeden, świetnie. Ale nam się wszystko odblokowuje. Exploring też pełną gębą. Po prostu świetnie. Tutaj chciałbym sobie zrobić kapsułę mieszkalną, ale potrzebujemy do tego tytanu. Nawet dwóch sztuk, bo jeszcze jakby nie patrzeć, jest nam potrzebny do wejścia. A widzę, że coraz mniej mamy już tlenu. Widzę, jak to świeci. Czemu tak świecisz? Krzemik. Szukamy jeszcze krzemu. Istotny surowiec. Magnet. Krzemu nie widzę. O, jest krzem, dobra. Widzę kolejną skrzynię. Weź wszystko. I rozwal to. Pyk. Mamy wejście. Czy mogę zrobić większą skrzynię? Mogę zrobić większą skrzynię. Bardzo milusio. Weźmy sobie tutaj to wszystko. Oprócz kapsułki z powietrzem. No i wejdźmy sobie do tego wraku. W ogóle widzę, że te wraki chyba, nie jestem pewny, bo widziałem gdzieś to w update'ach, jak sobie kiedyś przeglądałem właśnie, co się dzieje w tym Planet Crafterze. One są chyba teraz generowane proceduralnie. Co to jest? Wymaga chip dekonstrukcji P2. I my to możemy rozmontowywać, dobrze wiedzieć. Ciekawe, co z tego leci. O, nadstopy, świetnie. Stópki lubimy. Jesteśmy stópkarzami. Kolejny chip. To oznacza, że będziemy mieć za chwilę nowe rzeczy do odkrywania. Dobra, rozwalmy to. Niestety wejście się nie da otworzyć w żaden sposób. Szkoda. Byłoby to łatwiejsze na pewno. I schowajmy sobie wszystko jak leci. Tyle ile możemy, co prawda? No ale okej. Ja wiem, że to jest tylko żelazo, ale mówię, no ja nienawidzę marnej córki. Nienawidzę marnotrawstwa. Więc na razie tak to zostanie. O, czy ja tu widzę jeszcze jakieś skrzynie? No przelazłbym się i tak wiecie, popatrzył, czy nie ma tu żadnych skrzynek niebieskich, bo jednak wolałbym pozbierać te po niektóre rzeczy. No, stricte zależy mi na chipach. Chipy są dla mnie teraz najbardziej potrzebne, no bo to nam blokuje moduły dosyć istotne dla nas, jako dla gracza. Tam coś jest. Od razu się też po to przejdziemy. Były jakieś dziwne bloki skalne. Złotych skrzynek nadal nie ma. No, Papatima, o, jest chip, świetnie. Nie tylko, na przykład widzicie, nulna, 300. To też jest dosyć istotne dla nas. Niby 300, ale się przydaje. Dodatkowo nie pamiętam gdzie, ale gdzieś na mapie była kopalnia uranu. W związku z tym, że my... Złota skrzynia, o, widzicie jak ładnie? Kurde, fajnie. Chcę wziąć to. Złote nasionko. Świetnie. Pręty. I zaraz sobie jeszcze po resztę wrócimy. Żebym ja pamiętał, gdzie to w ogóle jest. Za tą dużą skałą. Okej. No złote to są złote. No nie oszukujmy się. Widzieliście, jaka była różnica między złotym nasionkiem, a zwykłym. Nulna nawet. To niezwykłe. Kolejne. Pyk. Lecimy jeszcze po następne. O ile pamiętam, gdzie to było, to chyba było gdzieś tutaj. I mówię, tą skrzynkę też chcę rozwalić po to, żeby się po prostu potem nie mylić i nie wracać jak głupi do skrzynek, które już mamy wzięte. Pyk. Nadstop i aluminium. Zresztą fajne surowce też z tego dropią. Nadstop i aluminium. No jest coś fajnego. Więc tak jak wam powiedziałem, no tu gdzieś jest jeszcze kopalnia uranu. Kopalnię uranu, którą bym z chęcią odwiedził. A więc tak, chipy priorytet, nadstopy drugi priorytet. Chipki. My to też możemy wziąć. Rozsiewacz trawy, świetnie. Nulnik, złote nasionko. Nasion grzybów nie mamy. To też sobie weźmiemy. Aluminium, bo po to przecież tutaj przyjeździliśmy. To sobie też weźmiemy. I reszta aluminium. No z pewnością jeszcze tutaj sobie przyjdziemy. A wypijmy to. Z pewnością jeszcze tutaj przyjdziemy, bo to nie jest koniec, co mogliśmy tutaj wziąć. Na pewno są jeszcze skrzynki.
Na pewno będę chciał również tutaj postawić sobie ekstraktor rudy, jak tylko go odblokujemy. No bo to jest tak naprawdę stałe dowożenie aluminium. Tak samo jak i w tamtych irydowych jaskiniach, to jest po prostu iryd. Non-stop iryd, który mamy na stałe. No w takich biomach jak tutaj tak naprawdę jedyne co wydobywamy to losowo, RNG, totalne RNG. Nawet chyba może się trafić aluminium. Nie jestem pewny, ale tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. I w ogóle znalazłem jakąś inną miejscówkę. Bo tutaj ostatnim czasy też mieliśmy tą miejscówkę i jakoś nie było super. Zobaczcie, to jest 78, a 26. No to jest różnica. Jest różnica. To diametralna różnica. To sobie schowajmy tu. Nulne sobie wyrzućmy. Złote nasionko. Nulna wyrzućmy. Nie nulna, przepraszam. Pestera. I terraformacja znów ruszyła jeszcze bardziej. Zaraz będzie mieć chmury, zarąbiście. Jak to szybko leci. Mikrochip przypuściły do bycia po 3. Świetnie. Zobaczcie, w ogóle ekstraktor rudy zaraz będziemy mieć. Może nie zaraz. Narożna kapsuła mieszkalna. Świetnie. Duża kapsuła mieszkalna. Boże, dziękuję. Tego właśnie mi brakowało. Tego mi bardzo brakowało. I tak, co my tu możemy zrobić? Możemy zrobić uran. To 2 butelki wody, a da nam naprawdę sporego boosta, jeżeli chodzi o wydobywanie, jeżeli chodzi o prąd. Mam jeszcze jakieś pręty? Ty nie mam, tylko pręty irydowe. Szkoda. Dobra, ale weźmy sobie te nadstópki. Nawet możemy sobie to zrobić gdzieś tutaj, no. I zobaczcie, to jest 86 kW. A to nam daje tylko 19,5. Jest różnica. Jest różnica i to diametralna. Możemy to rozłożyć jeszcze. To trzeba wyciągnąć i to też rozłożyć. Wypadnie nam krzem niestety. Petrujeczka. Potrzebujemy wody i krzemu jeszcze jednego. Da się zrobić. Da się zrobić. Woda i krzem. Krzem już jest. Krzem już jest. Nawet krzemu tutaj mam sporo. Dobra, na razie sobie tu odłóżmy. Gdzie była ta woda? Wodę chyba tutaj odłożyłem, prawda? Nieprawda, prawda. W ogóle też pręty irydowe już można. Wow. I zaraz co zrobimy jeszcze? Zaraz sobie tamto też zrobimy. Jak już tu jesteśmy, to mówię, no robimy i to. Do pestera też nam się przyda. 2 krzemu jeszcze. Od zaawansowanego. Krzem i tytan. Najpierw zróbmy to. Tytanik. I mamy zaawansowany stół do craftingu. Platforma startowa. Ej, kurde, już? Szybko. Możemy robić pręty irydowe i nadstopy. To też dobrze. Zbiornik tlenu P4. Plecak P4. Tylko wszędzie. Silnik rakietowy. Nawet chyba zrobimy. Jeżeli mamy jakiś nadstop, to zrobimy. Proszę. Nie ma nadstopu. Fuck. Możemy zrobić chyba, nie? Tytan, kobalt, magnes. Tytan, kobalt, magnes. Może nawet nam się uda. Stopik. A, tytan jeszcze, kurde. Ja chcę plecak rakietowy. Ja chcę plecak rakietowy, Jezu, jak ja pamiętam, że on naprawdę dawał boosta w poruszaniu się. A nie, to plecak odrzut, to... Fuck, no nie, nie zrobimy go. Nie zauważyłem. Nie zauważyłem. Dobra, ale to nie przeszkadza w sumie. To w sumie nie przeszkadza, bo i tak będę chciał iść teraz na eksplorację. Z tego powodu, że musimy znaleźć miejsce na nową bazę. Z tego co pamiętam, zrobienie tej 4x4 większej kapsułki wymaga z tych super stopów. Tak, nawet 2. I to nawet 2, więc wiecie co, może bym zrobił jeszcze jeden super stop.
Kobalt, żelazo, wszystkie surowce w sumie. Trzeba po jednym. 6 surowcy. Raz. Nie to. Raz, dwa, trzy. 4. 5. I aluminium jeszcze. Ja nie mam aluminium. Ja je sobie robicie. Ja naprawdę nie mam aluminium. Naprawdę nie mam aluminium. Żarty sobie stroicie ze mnie. Ja specjalnie stricte po aluminium polazłem. Czemu ja nie mam aluminium? Trochę ryzyk. Ale nóż się może uda. Nóż się może uda. No i z pewnością pójdziemy dzisiaj na obiekty skalne. Tam możemy znaleźć dużo super stópek. Tylko pytanie teraz, gdzie my będziemy chcieli też zrobić sobie również tą bazę wypadową. Bo ja poza odcinkiem będę niestety musiał zrobić sobie przelot tych wszystkich surowców. Dlatego mam nadzieję, że również ten silnik odkryjemy jak najszybciej. Żeby już się nie bawić w to. Żeby już się w to nie bawić. Chyba, że równie dobrze poczekamy na wodę. I powtórzymy bazę po prostu z poprzedniego sezonu. Na wodzie. Nie wiem, czy pamiętacie. Nie wiem, czy to niektórzy z was pamiętają, ale w sumie to nie głupie, ej. W sumie to nie głupie. Aluminium, krem, magnez, żelazo, tytan. I ryb też można. Dobra. Wszystko. Hop, 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 hop. Więc zaraz sobie to zaniesiemy i lecimy tam. Poszukiwać super stópek. Bo nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale jak już będziemy mieć chmury, które już zresztą widzicie, że one się tworzą, to jeszcze nie jest koniec, one już są, one się już tworzą. Za chwilę będziemy mogli chyba robić też wodę. Będą opady deszczu. Bo wiadomo, skądś te chmury muszą być ogólnie, no bo chmura to jest stan skupienia gazowej wody. No już mamy w ogóle deszcz. 15,15 prawie. I też to w miarę leci. Też to w miarę leci, kochani. I ja potrzebowałem tego tutaj. Wiem, że taki pierdolnik robię. Doskonale o tym wiem. 2, 3. Dobra, daj to tu. Ale to wtedy nie muszę tego nawet robić. Zrobiłem tak po prostu. No dobra. Niech tak będzie. Lecimy po nowe rzeczorki. Tylko wiecie co? No właśnie, bo znów to robię. Znów to robię. Ja jestem naprawdę zapominalski strasznie. Nie zrobiłem nadal sobie tej tuby. Aluminium, żelazo, butelka wody. Aluminium, żelazo, butelka wody. Zróbmy to. Aluminium i butelka wody, której pewnie teraz nie będę miał, co? Kurwa, oczywiście. Zróbmy sobie więcej nawet. 4, 3, 3 i 3. Zróbmy to. Niech nam się już to jedzonko robi, bo naprawdę obudzimy się z ręką w nocniku. To dosłownie. Tak, zrobimy sobie już nawet ten głupi bakłażan, czy cokolwiek, nie wiem, grzyby chyba są słabe, są, co pamiętam. I te bakłażany były najlepsze. Ja chyba nawet nie mam niczego innego, mam tylko chyba bakłażany i grzyby. Tak? Tylko? Mała kalipa, zrobiłem 3. No dobra, niech sobie to rośnie. Bo nie widzę tu już nic innego niestety. Aluminium niech zostanie. Pożarełko też sobie weźmiemy. To sobie też weźmiemy. I tą butelkę wody. Ale jebnik zrobiłem. Buteleczka wody. Dobra, lecimy. Niestety jeszcze bez naszego plecaka rakietowego, ale mam nadzieję, że to się niedługo zmieni. Mam nadzieję, że to się niedługo zmieni, w szczególności, że tutaj tych stópek było od groma.
W ogóle też jest jakiś wrak statku. Tam też się możemy przejść niedługo. Murki mamy. Ładnie się zaczyna robić. Nie jest już tak żółto, czy żółto jest, ale nie jest aż tak żółto. Nie jest aż... No tutaj zostawiliśmy nasionka. No właśnie. Tak mi się kojarzyło. 3, 2, tak nie mamy już. Czemu też nie mam, czyli 1, 1. Jeden tytan, jeden krzem. I wchodzimy w labirynt, bo tutaj, moi drodzy, właśnie jest taki lekki, leciuteńki labirynt. Coś się w ogóle tu świeci? Nie. Złudzenie. Tylko złudzenie. No tak się odbija, jakby się coś świeciło, nie? Widzę, że surowce nadal jest dużo, jak było. Pamiętam, że dużo skrzynek również tutaj było w środku. Zobaczymy, czy nadal te skrzynki tutaj sobie leżą. Mam nadzieję, że się nie zgubię, bo moja orientacja w terenie jest po prostu jak u dziecka. Pamięć do tej rybki 3 minuty i nie pamiętam. Miałeś, Shiro, nie skakać. Znów na 5, za 5 minut znów zaczniesz skakać. 5 minut zapamiętasz i znów dupa. 3 minuty nawet, to jak złota rybka. Aluminium. Nie biorę. Przyszliśmy tu po coś innego, prawda? Przyszliśmy tutaj po nowe rzeczorki. Cóż to jest? Złom. Złom, złom, złom. I znów zaczął skakać. Znów zaczął się rozkakać. Nie widzę niczego innego. Skrzynek też jest jakoś mało. Pamiętam, że tu było znacznie więcej tych skrzynek. Teraz tak ubogo. Czego potrzebuję na przykład do platformy? Żelaza. Żelazo możemy zacząć zbierać. Żelazo zawsze jest takie, wiecie, to jest takie uniwersalne, no. Nawet pamiętam, że... Kurwa, naprawdę teraz? To błyszczy ładnie. Ale to się schowałem chwilowo. Może być trochę niebezpiecznie. Po czym wylas, nie? Nadstop, właśnie. Tutaj są nadstópki. Jestem ciekaw, czy jeżeli spadnie tutaj gdzieś na ten biom. Wszystko, no właśnie. Zobaczmy, czy jak spadną na ten biom, to będą te nadstopy. Nie, normalnie surka. Bez nadstopów, bez niczego. Tylko myślałem, że jednak coś tutaj nam wypadnie. Ale nie. Niestety nie. Dobra, to możemy sobie zdekonstruować. To chyba będzie nas bezpieczniej. Dobra, mamy na stopie, mamy trochę uranu, jakieś żarcie. To jest takie normalne rzeczorki, no. Nic takiego ambitnego. W ogóle żelazo chyba wpadło, nie wiem czym, nie wiem jak, nie wiem gdzie. A nie, przepraszam, to z dekonstrukcji wpadło. Kolejny nulnik. Myślę, że sobie tego żelaza trochę zostawimy. Tusk nawet nam wpadł. Panie Tusku, co pan tu robisz? Wina Tuska. Wina Tuska. Chipy zawsze sobie bierzemy. Mówię, chipy są tak naprawdę do czasu osiągnięcia tego maksa w tych chipach. To tak naprawdę chipy są dla mnie takim priorytetem. Kolejny nulnik. Możemy sobie to zjeść. Ranga tak 2 na 10. No moglibyśmy sobie jeszcze przy okazji zbierać ten uran. Mikrochip, przypinanie schematów P1. Przypinanie schematów P1? Nie wiem, co to może być. Kolejne mikrochipy. Kurde, ile tego jest? Ile tego jest? Panie kolego. Będę musiał na pewno wziąć 2 żelaza za coś, przynajmniej chwilowo. Bo chcę sobie zrobić tam skrzynkę. Niski poziom tlenu, spokojnie. Jak na wojnie. To jest nadstópka? Nie, to jest kobalt. Tylko. Krytyczny poziom. No, spokojnie. Gdzie to jest? Tu jest szafeczka. Wolę mieć wszystko w jednym miejscu, niż potem latać i szukać, nie? To jest takie
Bezpieczne. Dobra, na razie to też schowam, bo idziemy po rzeczy. Chociaż stricte i tak będę chciał wziąć pierwszorzędnie chipy, nadstopy, mogą być podstopy, wszystkie stopy. Hehehe, śmiesznie było, już nie jest. Dobra, skrzynka, też zbieramy. No i chip. I znów nie mamy miejsca i znów musimy to odnieść. Znów musimy to odnieść. Dobra. Możemy zrobić jeszcze jedną skrzynkę. One jeść nie chcą. Tu w ogóle wszystkie takie surowce, wiecie, typu... Takie, no, bezużyteczne, może nie bezużyteczne. Takie pospolite surowce, które są, to możemy sobie tam pchać. Obalet jest pospolity, nie pchaj się. A tutaj przynajmniej widzimy, co nam może być potrzebne. Dobra, wracamy się jeszcze po jedną. Tam jedna skrzynka została. No i pochodzimy sobie również po tych skałach, bo w tych skałach właśnie są te nadstopy. Tutaj na sam początek jak najbardziej polecam wam przyjść, żeby sobie pozbierać te nadstopy do początkowych konstrukcji. Tu nic nie ma. Tu jest jeszcze skrzynka, kolejne nadstopy, świetnie. To też duża szapka, ale nie. Ale nie. Dobra. Tu już chyba wszystko. Tu już chyba przejściutko. I tak. To tutaj. Reszta przedmiotów oczywiście tu. No i no już musimy tu kłaść. No już nie mamy wyboru zbytnio. Ta woda jeszcze tu niby była, ale... W ogóle jeszcze chciałbym zobaczyć tak na szybko. Jak wygląda tutaj to? W ogóle zobaczcie, tu jest... No to nic nam się blokowało, świetnie. Oni dodali jeszcze kawałek mapy. Tego nie było. Tego na 100% nie było. Jak widać, no, no trochę tej mapki jeszcze jest dodatkowej. Fajnie. Myślę, że z pewnością się tam przechodzimy. Tam w ogóle są chyba lodowce jakieś. Tego na 100% nie było. Tego na 100% nie było, więc jest to nowy content, który może nam się przydać. Może nam się przydać. Wszystko, wszystko. Dobra, idziemy szukać super stópek. Bo to nie są pospolite stópki, to są super stópki. Umyte. I ogolone. No właśnie, jak widzicie, nadstopy... No, sporo tego tu jest. Tych nadstopów jest tutaj sporo. I dosyć fajnie je się tutaj zbiera. Mimo, iż trzeba troszeczkę poskakać, bo... No nie są one tak łatwo dostępne. Krzem, jakieś inne dyrdymałki. Pamiętam, że no, można było się to spieprzyć. Można się było tutaj spieprzyć. Więc zalecam wam ostrożność, jeżeli szukacie sobie nadstópek. Opsa. A jak widać, no tego towaru trochę tu jest. Trochę tego towaru jest. Dobra. Jest i skrzynka. Czy ja się tam dostanę? Raczej nie. Raczej muszę jakoś się dookoła dostać. Dobrze, że jednak mam tą wodę i mam... I mam tą butelkę z powietrzem. Obsłukę z powietrzem. Bo jak najbardziej myślę, że mi się to przyda. Oj, przyda się, przyda. Wiecie, nie mając potem już tej kapsułki, będę musiał dosyć szybko spieprzać, żeby nie potracić tych nadstopów, bo tych nadstopów, no mówię, no od groma. Od groma. Początkowo boost świetny dla waszych konstrukcji. Niski poziom tlenu. Już uciekamy. Próbuję. Udało się. Krytyczny? Krytyczny. Ops. Dobra. Tam też chyba coś jest. Kolejne stópki, świetnie. Tam chyba nie doskoczy, co? No niestety. Miałem się spierdzielić. Kobalt tutaj pozbierajmy trochę, bo będę sobie chciał jeszcze stworzyć...
Będę chciał stworzyć sobie jeszcze przy okazji, to dopiero potem, warsztat P2, żelazo i krzem. Nie wiem, czy tam nie było żelaza i krzemu, ale okej. Jedną butelkę wody. Dobra, idziemy, robimy. Woda nam się już powoli kończy. Kupek jeszcze tam trochę zostało, więc spoko. Zróbmy sobie ten warsztacik. A, żelaza nam brakuje. Nie problem. Nie problem. Totalnie żaden problem. Woda. Kapsułka tlenowa. Woda wypita. Zobaczcie, ile sobie stópek. No kurczę, to coś pięknego. Więc tak, mikrochipy priorytet. Materiał też jest dosyć mało potykany. Chociaż nie. Wolę wziąć Tuska jednego. Jednego nulna. Nawet dwa nulny. Wodę nie muszę brać. Biorę nulna. Jeden nuln został. Kurde. Dam radę dojść bez kapsułki. Powinienem. Być może będę żałował. W ogóle nowy schemat biokopuły, przepraszam. Też spoko. Teraz pytanie, czy mi się uda. Bo no, przydałoby się, żeby się udało. Widzę, że jeszcze trochę stópek będzie do pozbierania. Złota skrzynia. Kurde, wiemy, że tu jest złota skrzynia. Trzeba pamiętać. Tu są i niebieskie skrzynki. Po prostu my w złą dziurę wleźliśmy. Tak uważam. Tak uważam. Była zła dziura. Ops. No chyba na legalu nam się uda. Opa. No jeszcze skrzynkę znalazłem. No ciekawe. Kurde, no muszę wziąć. Mikrochip, no mówię, dla mnie to jest core item, bo odblokowuje nam ogólnie schematy, więc nawet się nie zastanawiam. Nawet się nie zastanawiam. Chcę mieć więcej schematów niż nawet ten jeden super. Jedna ten super stópka, no. To jest mało. Ops. I lecimy dalej. W szczególności, że. No, ten schemat, wiecie, no. Prędkość wydobycia i tak dalej. To jest jednak sporo. To jest jednak sporo. I no, na legalku się udało. Na legalku się udało. Ale czas przy tej grze naprawdę leci jak porąbany. Deforest przy tym to jest pikuś. Czy nam się już tutaj coś zaczęło gnieździć? Czy nam się jakaś woda zaczęła tworzyć? Jeszcze nie. Jeszcze nie, no ale mówię, to jest coś pięknego, jak ta woda zaczyna pięknie się tutaj wypełniać. W ogóle jaki piękny widok. Okej. Tutaj mamy nasiona pestera. Pestera musimy zaraz wymienić sobie. 71%, fajnie. Najpierw schematy. Latarka P2. Ekran mapowania. Lampa obszarowa. No. Liczyłem na coś lepszego. Liczyłem na coś lepszego. No niestety. Niestety. Jak to wygląda w produkcji? 25? 325 tlenu. Ale ten tlen zapierdziela. W ogóle co nam się odblokuje teraz? Podgrzewacz P4 i rozsiewacz drzew. Znak, generator glonów, biokopuła. Kolektor wody atmosferycznej. To też może być ciekawe, ale to jest cały czas terraformacja. A w ciśnieniu potrzebujemy cały czas ekstraktora rudy, więc będę chciał może w następnym odcinku się wziąć w końcu za wiertła, kochani, bo te wiertła naprawdę nam się przydadzą. Szybkość wydobycia. Krzem aluminium. Zróbmy sobie to. Krzem, aluminium. Żałuję, że te super stopy robiłem. A jeżeli chodzi o zrobienie rakiety, kręty irydowe i dwa uranu. Uran zostawiłem. Byłaby szansa, gdybym wziął to. Kurde, widzicie, też żałuję. Znów. Znów żałuję. Prędkość wydobycia zabieramy sobie. Prędkość wydobycia sobie zbieramy.
Buty zręcznościowe mam P2. Dobra, czyli to już jest git. Zbiornik tlenu, kobalt i tytan. To też powinniśmy mieć. Kobalt i tytan, który jest tu. I to już będą P4, zbiornik tlenu. 370. I plecak P4. Również z większym bagażem. Świetnie. Bardzo mnie to cieszy. Dobra. Dobra, zupa z bobra. Zostawiamy to. Tu urosło? Jeszcze nie. 88%. 88%. No tego z tym tlenem możemy na razie przystopować, bo naprawdę go mamy dużo. Na razie bym go nie ruszał. Niech jest jak jest. Niech jest jak jest. To sobie oczywiście możemy przełożyć. Z jedną wodę sobie możemy zrobić. Akurat tam się miejsce zrobi. Pyk. I myślę, że przydałoby się wrócić, bo chcę mieć już w końcu plecak odrzutowy. Plecak odrzutowy, który no, przyspieszy nam to wszystko. Mamy trochę więcej tlenu. Mamy większy plecaczek, więc myślę, że no, na 2-3 razy powinniśmy się obrócić. Mi się przynajmniej wydaje. Tam w ogóle coś się dziwnie odznacza. Nie wiem, czy widzicie, to wygląda jak jakaś elektrownia? Nie wiem. No i złota skrzynka, która jest gdzieś tutaj. Po nią też bym chciał się oczywiście przejść. Coś tam jest. Coś tam cholercia jest. Skrzynka była tu. Dokładnie. Skrzynka była tutaj. Wyzbieramy. Bo ona już nas nie korciła w tym miejscu w żaden sposób. I tu jeszcze jedna niebieska będzie gdzieś. Z pewnością. O właśnie, to była ta. No fajne rzeczorki, nawet mikrochip się gdzieś tam znalazł. No, mam nadzieję, że znajdziemy ten dekonstruktor P2. Nadal jestem ciekawy, co my z tym możemy zrobić. Tu była gdzieś złota skrzynia. Pytanie gdzie? Gdzieś tu. Idźmy tędy. No właśnie, jest ta złota skrzyneczka. Skrzyneczka. Nasiono. Nasiono, silnik rakietowy. No i właśnie nam to pozwoli zrobić już na luzie nasze silniczki rakietowe. Na luzaczku. Dobra. Hopsa, hopsa. Szybki. Recognize, co my tu mamy? Wodę możemy sobie wypić. Już mógłbym teraz tamto pobierać, no ale okej. Ej, ale ty to zbieraj, halo. Alko, kochalko. Kobalt jest mi niepotrzebny. Kobalt jest mi niepotrzebny w żaden sposób. Myślę, że zabiorę. Bo chyba nic nie chcę zabrać stąd. Uran, dużo uranu. To jest na pewno. Wodę zostawiam, bo ona się dosyć mało przydaje, przynajmniej w tej chwili. No i resztę chyba nad stopami sobie poogarniam. Żarcia chyba też jeszcze mamy trochę, więc na luzie. Nadstopki. Tu może trzeba porządek zrobić. Materiały. Musimy zrobić dwa miejsca, to jest pewne. Jak będziemy szli tędy, to od razu tą złotą skrzynię sobie też zabierzemy. Ja się boję, że jak ja pójdę tędy, to się zgubię. Mam nadzieję, że nie. No, mamy niby dużo tlenu teraz. A nawet sobie nie pójdę tędy. Nie szkodzi, pójdziemy tędy. Jak się zgubimy, no to będzie problem. Będzie duży problem. No ale liczę na to, że nie. Liczę na to, że nie. Tu w prawo chyba mieliśmy iść. Też te drogi chyba się nawet łączą. Tego co widzę, no i mówię, następnym elementem, który musimy tutaj zacząć działać i bojować, to jest ciśnienie. Ciśnienie, które da nam ekstraktor rudy, a to jest automatyzacja już wtedy. Dzięki automatyzacji mamy czas na inne bzdurki. Na przykład szukanie złotych skrzynek, ewentualnie rozwijanie naszej pseudokolonii. Pseudokolonii, dobra. Już nawet nie będę zachodził, tylko od razu lecimy prosto do
naszej bazy. I zauważcie, pierwszy odcinek to był bodajże 2000 KTI, potem mieliśmy 90 KTI, a trzeci odcinek to już jest 869 tysięcy. No to jest... No różnica. Różnica diametralna. Totalnie. Ale fajnie. Fajnie, że to zaczyna tak, wiecie, wyglądać w miarę. Troszeczkę trawki sobie tu jeszcze rozsiejemy. Kolektor wody atmosferycznej. Świetnie. Czekam już tylko na deszcz. Ciekła woda. Obecny etap. No właśnie. Ciśnienie. Także będziemy mieć ciekłą wodę, to już będzie na luzie. Totalnie na luzie. A więc... żeby nie być gołosłownym, ja wiem, że już musimy kończyć odcinek. Chciałem jednak zrobić sobie jeszcze jedną rakietę. Pręt irydowy, który chyba jest gdzieś tutaj. Ano jest. Ano jest. Zróbmy sobie kolejny silnik. I teraz potrzebujemy już tylko jednego tytanu do zrobienia rakiety. Znaczy rakiety, tytanka odrzutowego. Z P1, ale jest. Tylko tak. Potrzebujemy jeszcze... Jeszcze tego, dwa razy magnes i krzem. Magnes jeden na pewno będzie. Pytanie, czy będzie dwa razy krzem. Dwa razy magnes, przepraszam. My mamy w końcu deszcz. Pada nam tutaj troszeczkę. Możemy się już poczuć jak na ziemi. Już nie jest tutaj obco. Nie jest tutaj obco. Ej, a po co mi był w sumie... A, do tego, dobra, przepraszam. Zgubiłem się. Do tego już było potrzebne. No i mamy to. Zakładaj. To jest coś, co cygryski lubią najbardziej. O Jezu. O, i nawet widzę, że inaczej to delikatnie działa. Tak, inaczej to działa. Zarąbiście. Totalnie zarąbiście. Moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach Planet Crafter. Trzymajcie się. No i co? Hej, hej!